Jest śledztwo w sprawie śmierci patojoutubera Wojciecha Majora Suchodolskiego. 19 czerwca zmarł Wojciech Major Suchodolski. Słynny patostreamer miał 48 lat i był rozpoznawalny w internecie głównie za sprawą publikacji filmów z Krzysztofem Kononowiczem. Kontrowersyjne filmy z ich udziałem, w których lał się alkohol i nie brakowało przemocy, wzbudzały spore emocje w sieci. Wciąż nie podano oficjalnej przyczyny zgonu mężczyzny. Choć mówi się o przedawkowaniu alkoholu, prokuratura wszczęła śledztwo. Portal Wirtualne Media dowiedział się, że prokuratura rejonowa w Jędrzejowie prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Wojciecha, majora, Suchodolskiego. Mężczyzna od lat zmagał się z chorobą alkoholową, zmarł w poniedziałek 19 czerwca w Sędziszowie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku artykułu 155 kodeksu karnego, który mówi o tym, że kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, powiedział portalowi prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik kieleckiej prokuratury. Wojciech Major Suchodolski został znaleziony martwy w poniedziałek po godzinie 18 w domu przy ulicy Leśnej w Sędziszowie. Na miejsce została wezwana policja i prokurator. Nieoficjalnie mówi się, że przyczyną zgonu był alkohol. Postępowanie w sprawie jego śmierci prowadzi prokuratura rejonowa w Jędrzejowie. Za kilka tygodni powinny być znane wyniki sekcji zwłok, która jest przeprowadzana w Krakowie. Okoliczności, które zostały stwierdzone w toku czynności przeprowadzonych na miejscu zdarzenia, w których uczestniczył prokurator, nie wskazywały na uzasadnione podejrzenie spowodowania śmierci przez osoby trzecie. Zwykle jednak w takich przypadkach kontynuujemy czynności procesowe i uzyskujemy wyniki sekcji zwłok oraz przesłuchujemy świadków, powiedział prokurator wirtualnym mediom. O wątpliwościach dotyczących okoliczności śmierci Suchodolskiego poinformował prokuraturę Jakub Szczęsny, dziennikarz serwisu antyweb.pl. Jego zdaniem major, który mieszkał w Sędziszowie u mężczyzny o pseudonimie Dryblas, mógł być nakłaniany do picia alkoholu i rozpuszczalnika na potrzeby filmików, który ten kręcił i umieszczał w sieci. Chciałbym, żeby tej sprawy nie potraktowano jako śmierci osoby uzależnionej, która umarła, bo nie potrafiła żyć w trzeźwości. Aby nie potraktowano jej bez należytej staranności w wyjaśnianiu okoliczności zdarzenia. Nie twierdzę, że na pewno ktoś przyczynił się do śmierci Suchodolskiego. Zwracam jedynie uwagę na fakt, iż występują w sprawie ogromne nieścisłości, podkreślał dziennikarz. Jego zdaniem, zapraszanie do domu osób uzależnionych i nagrywanie ich dla własnych korzyści majątkowych zasługuje na szczególne potępienie.